Miasto nie powstaje od zera w ciągu jednego dnia. Jest to zasadniczo niekończący się proces, który trwa setki, a w niektórych przypadkach nawet i tysiące lat. Radom nie jest tutaj wyjątkiem, dlatego też warto pochylić się nad historią jego powstania od zalążków istnienia osadnictwa na tych terenach, aż do połowy XII wieku, kiedy to pierwszy raz nazwa miasta została wymieniona w oficjalnych dokumentach. Ja nazywam się Marcin Tkaczyk, a to jest podcast Pogadajmy o Radomiu, gdzie opowiadam o historiach, postaciach i wydarzeniach związanych z moim rodzinnym miastem, Radomiem. Ludzie na terenie dzisiejszego Radomia, czy też całego regionu, nie pojawili się znienacka. Odkryte pod podradomskim Morońskiem ślady sugerują, że obszar ten był zamieszkany już w paleolicie, kilkanaście tysięcy lat temu. Wydobywany wówczas krzemień wykorzystywano do wytwarzania wszelkiego rodzaju narzędzi czy też broni. Z racji obszaru, o którym jest mowa, był to krzemień czekoladowy, jedna z odmian tej skały w kolorze ciemnobrązowym lub nawet czarnym. Późniejsza epoka brązu i zahaczająca o nią kultura łużycka również odcisnęły swoje piętno na całym regionie. Rozpoczęto hodowlę zwierząt, używano sierpów, a zmarłych chowano w cmentarzyskach ciałopalnych. Jeden z takich obiektów znajduje się na terenie na przykład dzisiejszych Wośnik, jednej z dzielnic Radomia, gdzie odkryto blisko 200 grobów z tamtego okresu. Odnaleziono tam również miejsce pochówku najpewniej bardzo istotnej postaci swoich czasów. W grobie znajdowały się wyroby z kości, krzemienia oraz niezwykle wówczas cenne przedmioty wykonane z brązu. Następnie do terenów radomskich dotarła epoka żelaza, która wraz z nowo przybyłą kulturą pomorską wprowadziła kolejne zmiany w życiu praradomian, w dużej mierze w sferze pochówków, a przynajmniej te ślady zostały odnalezione przez badaczy. Spalone szczątki zmarłych umieszczane były wówczas w bogato zdobionych popielnicach, przykrywanych swoistym kloszem. Co ciekawe, jedno z cmentarzysk na wydmie Borowina na zachód od Radomia doczekało się wiele wieków później swojej legendy. W zależności od źródła była nazywana legendą o złotej urnie lub o pięknej księżniczce w złotej trumnie złotym ryglem zasuniętej. Niestety, doprowadziło to do tego, że domorośli poszukiwacze skarbów, chcąc dokopać się do domniemanych bajecznych kosztowności, niszczyli inne groby, bezpowrotnie pozbawiając nas wielu świadectw tamtych czasów. Kolejne lata przynosiły, co ciekawe, wyraźne wpływy rzymskie z czasów świetności tego imperium. Odnaleziono w regionie monety, naczynia czy też miecz z tamtych terenów. Finalnie, na fali wielkiej wędrówki ludów z połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery, na tereny radomskie przybyli pierwsi Słowianie. Na zachód od miasta, w okolicach Przysuchy, w Gródku Leśnym, odnaleziono ślady świątyni wykorzystywanej przez nich najprawdopodobniej jako miejsce kultu bóstw solarnych i rolniczych. Ale skoro były świątynie, musieli istnieć również wyznawcy tej religii, a co za tym idzie, miejsca, w których mieszkali. W badaniu początków osadnictwa na ziemi radomskiej problemem jest to, że ówcześni Słowianie nie byli zbytnio skorzy do tego, żeby spisywać swoją historię, codzienne życie, czy też chociażby szczegóły wiary. Dlatego też wiele rzeczy, które o nich wiemy, pochodzą albo z często niedokładnych zachodnich, chrześcijańskich źródeł pisanych, albo z wykopalisk archeologicznych i związanych z nimi eksperckich teorii. Pierwszą kwestią, która zajmuje głowy specjalistom, jest to, kim w zasadzie byli ludzie, którzy zamieszkiwali te tereny. Jak wiadomo, w tamtych czasach na teraźniejszej polskiej ziemi żyło i funkcjonowało kilka słowiańskich plemion. Problemem jest jednak określenie dokładnych granic obszarów, które one zajmowały. Dlatego też istnieje kilka teorii na temat przynależności plemiennej mieszkańców regionu radomskiego. Jedni twierdzą, że były to skrajnie północne ziemie należące do Wiślan, plemienia działającego głównie na terenach Małopolski. W jakimś stopniu tereny te znajdowały się pod ich wpływem, co widoczne jest poprzez odnalezione monety, czy też podobieństwo np. wzornictwa odkrytych naczyń. Co ciekawe, szacuje się, że owi Wiślanie zostali w IX wieku podbici przez protoplastów dzisiejszych Czechów, którzy przyłączyli przynajmniej część ich terenów do swojego państwa, znanego nam dzisiaj jako państwo wielkomorawskie, co mogło mieć wpływ również i na sam Radom.
Inni badacze twierdzą, że z racji swojego położenia na ziemi sandomierskiej, będącej częścią Małopolski, w Radomiu rządziło plemię Sandomierzan. Problem jest jednak taki, że nie ma stuprocentowej pewności co do tego, czy taki lud w ogóle istniał. Pojawiają się również pogłoski, że nad obecnym regionem radomskim pieczę sprawowali Lędzianie z południowego wschodu dzisiejszego Polski. I finalnie brana pod uwagę jest również teoria zakładająca, że ziemia radomska nie była zarządzana przez konkretnie jedno duże plemię, ale leżała na styku wpływów kilku z nich. Lędzian, Wiślan, legendarnych Sandomierzan i żyjących trochę dalej Łęczycan i Mazowszan, zwanych też Mazurami. Z tego powodu istnieć miało małe plemię Radomian lub Radomierzan, którzy nie dość, że zdawali sobie sprawę ze swojego międzyplemiennego umiejscowienia, to jeszcze w pewnym stopniu nie byli zamknięci na kontakty ze swoimi sąsiadami. Na taki rozwój spraw wskazywać mogą nazwy miejscowości leżących blisko dzisiejszego Radomia – Mazowszany, Łączany czy Polany, które wskazywać mogą na to, że mieszkali tam przedstawiciele innych plemion, którzy z jakiegoś powodu nie asymilowali się z Radomianami. Z pewnością jednak można stwierdzić, że kontakty z sąsiadami nie zawsze były pokojowe. Gdyby tak było, nie pojawiłaby się konieczność wybudowania silnie bronionego grodu. Ale zanim powstał gród, wcześniej na terenie Radomia życie toczyło się w osadach. Żeby je wybudować, należało znaleźć odpowiednie miejsce, które zapewni zarówno dostęp do świeżej wody czy możliwość hodowli zwierząt, jak i grunty orne. Odpowiednią lokalizacją okazała się dolina przepływającej przez Radom dosyć niewielkiej rzeki Mlecznej. Okalający ją las był częścią prastarej Puszczy Radomskiej, która znana jest też jako Puszcza Jedleńska, a obecnie jej jedyną istniejącą częścią pozostała Puszcza Kozienicka. Las ten został przez założenia gospodarki wypaleniskowej w pewnej jego części potraktowany ogniem. Pozostałości po spalonych terenach leśnych przyniosły ziemi grubą warstwę żyznej próchnicy. Na tak przygotowanym terenie po obu stronach koryta rzeki o powierzchni od 5 do 7-8 hektarów na przełomie 8 i 9 wieku wybudowano pierwszą osadę. W wyniku częstego wylewania rzeki Mlecznej tereny wokół osady miały charakter bagienny, co sprawiało, że osada była, przynajmniej w teorii, dosyć ciężka do zdobycia przez potencjalnego wroga. Funkcjonowała ona na zasadzie nowej wówczas organizacji społecznej zwanej Opolem. Owo Opole zakładało więzy terytorialne, a nie jak do tej pory więzy krwi. Różne rodziny mieszkały w jednym miejscu, wspierając się przy codziennych aktywnościach osadniczych, czy też nawet obronie miejsca zamieszkania. Osada miała charakter głównie rolniczo-hodowlany. Uprawiano tam pszenicę, proso czy też konopie, a w trakcie prac archeologicznych odnaleziono na przykład chlewiki, czy też dużą liczbę kości zwierząt domowych. Duże znaczenie miały tam również takie czynności, jak na przykład tkactwo, czy też rybołówstwo. W zachodniej części osady odkryto również pozostałości kwadratowej, drewnianej konstrukcji, którą później zidentyfikowano jako studnię czerpalną. Poprzez badania dendrochronologiczne odnalezionych tam desek dębowych i sosnowych obliczono, że studnia ta powstała około 888 roku, a użyty do jej budowy dąb w chwili ścięcia miał około 300 lat. Niestety, nie nacieszono się osadą zbyt długo. Pod koniec IX wieku, stosunkowo krótko po zasiedleniu tego terenu, rzeka Mleczna wystąpiła z brzegów na tyle mocno, że zalała całą osadę, a jej mieszkańcy zmuszeni byli przenieść się w inne miejsce. Na szczęście osadnicy nie musieli przeprowadzić się zbyt daleko. Ulokowali się około 500 metrów na południowy wschód od poprzedniego miejsca zamieszkania. Swoje nowe domostwa wybudowali na oddalonym od rzeki wzniesieniu, niezagrożonym cyklicznym wylewaniem się Mlecznej, w rejonie obecnego Starego Miasta. Tym razem do rolniczo-hodowlanego charakteru osady dodany został aspekt produkcyjny. Wytwarzano tutaj przedmioty, m.in. z kości i rogów, ale istnieje przypuszczenie, że zajmowano się również wytopem i obróbką żelaza. Przemawiają za tym odnalezione pozostałości ziemianek wraz z paleniskami, oraz fakt, że ziemie te były bogate w glinę, torf oraz rudę darniową, która to przez wiele wieków była w Polsce wykorzystywana jako ruda żelaza.
Bardzo możliwe, że już w tym czasie przez Radom przechodził szlak handlowy, ponieważ archeolodzy odkryli na terenie osady towary luksusowe, które nie były tam wytwarzane. Natomiast jeśli chodzi o wyżywienie ówczesnych Radomian, w dużej mierze koncentrowało się ono na darach sadów, łąk czy też ogrodów warzywno-ziołowych. Nie stroniono jednak od produktów odzwierzęcych, takich jak mleko czy też mięso. Oprócz wykorzystywania do tego zwierząt hodowlanych trzymanych w osadzie, chętnie polowano na skarby pobliskiej puszczy, w której pełno było jeleni, dzików czy też głuszców. Jednak pomimo tak ustabilizowanego życia w tej osadzie, z bliżej nieokreślonych powodów nie była ona zbyt lubianym miejscem przez jej mieszkańców. Kiedy w drugiej połowie X wieku wody mleczne się obniżyły, ci wrócili do swojego poprzedniego miejsca zamieszkania. Ten czas musiał być niezwykle burzliwy dla ówczesnych Radomian. Wszak w ciągu 100 lat rozwinęli dwie osady, między którymi przeprowadzali się dwa razy, między innymi z powodu skutków katastrofy naturalnej. Bardzo możliwe, że oprócz problemów z rzeką Mleczną i jej wylewaniem, wisiało nad nimi również widmo ataku ze strony nieprzyjaciół, wobec którego zwykła osada nie miała zbyt wielkich szans na skuteczną obronę. Dlatego też pod koniec X wieku, po prawej stronie koryta rzeki, na naturalnym, piaszczystym wzniesieniu wśród podmokłych łąk, wzniesiono gród, który obecnie znany jest jako Piotrówka. Pierwotnie był on stosunkowo niewielki. Wybudowany został na planie okręgu o średnicy około 80-85 metrów i zajmował niewiele ponad pół hektara. Otoczony był drewnianymi umocnieniami obronnymi, jednak krótko po ich wybudowaniu gród najprawdopodobniej został napadnięty, a owa konstrukcja uległa całkowitemu spaleniu. Na jej miejscu wzniesiony został wał obronny, który miał charakter przekładkowy i tym razem skonstruowany został z drewna i kamieni. Nie był to jednak koniec zmian dla całej Doliny Rzeki Mlecznej. Na południe od grodu utworzona została kolejna osada o powierzchni około 2-3 hektarów o charakterze wybitnie produkcyjnym. Na podstawie odnalezionych naczyń ceramicznych, fragmentów dysz do miechów i pozostałości piecowisk szacuje się, że zajmowano się tutaj przede wszystkim wytopem i obróbką żelaza. Dodatkowo, na północny wschód od grodu, na terenie dzisiejszego Starego Miasta, wzniesiona została jeszcze jedna, już czwarta osada. Było to podgrodzie o zdecydowanie największej powierzchni z całej czwórki osad i, podobnie jak większość poprzednich tego typu miejsc, miała pierwotnie charakter rolniczo-hodowlany. Ale wracając do grodu. Wymuszona na początku XI wieku konieczność odbudowy umocnień obronnych, wykorzystana została przez Radomian na rozbudowę całej Piotrówki. Owa przemiana całego grodu była dosyć spektakularna. Gród zwiększył swoją powierzchnię z niewiele ponad połowy jednego do prawie 2 hektarów, a owal, na planie którego Piotrówka została zbudowana, od teraz miał 135-140 metrów średnicy. Utworzono nową linię umocnień o szerokości 12 i wysokości 8 metrów, składającą się tym razem z 2 oddzielonych od siebie o kilka metrów wałów, które to przestrzeń między sobą miały wypełnione ziemią, kamieniami i gliną. Żeby jeszcze trudniej było zdobyć gród, zewnętrzna ściana umocnień była praktycznie pionowa, a dodatkowo jeszcze została wyposażona w ławę drewniano-ziemną obłożoną kamieniami. Ale to nie był koniec zmian. Gród chroniony był również przez 2 fosy. Jedną, wewnętrzną, okalającą centralną jego część i drugą, oddaloną od umocnień obronnych o 9 metrów. Ta zewnętrzna konstrukcja zasilana była przez licznie występujące wówczas małe źródła, płynący nieopodal potok południowy oraz najpewniej rzekę Mleczną. Istnieje silne podejrzenie, że tak potężna rozbudowa całego grodu sfinansowana była nie przez jego zarządcę, lecz przez piastów, którzy wówczas byli w trakcie formowania państwa polskiego. Jednak tak ogromna inwestycja nie mogła być przeznaczona dla miejsca o niskiej randze w skali kraju, czy też bezcelową fanaberią. Z jakiego więc powodu zdecydowano się na aż tak rozległą rozbudowę całego grodu? Bardzo prawdopodobne, że teren całego zespołu osadniczego, czyli Piotrówki wraz z przylegającymi do niej osadami, był dosyć łakomym kąskiem dla wszelkiej maści żądnych bogactw bandytów.
Radom leżał wówczas przy najkrótszym szlaku handlowym między Wielkopolską, z Gniezdem i Poznaniem na czele, a Rusią, a konkretniej mówiąc Kijowem i Haliczem. Wyraźnie na pewien udział Grodziska w obsłudze handlowej szlaku wskazują odnalezione w trakcie wykopalisk przedmioty. Waga z brązu, żelazne odważniki, dwie srebrne monety będące najpewniej denarami krzyżowymi, czy też mocno egzotyczne znaleziska, jak chociażby środkowoazjatyckie szklane paciorki. Odkryto również pozostałości drogi, która prowadziła w kierunku zespołu osadniczego, a w jego środku rozgałęziała się na trasę wiodącą do grodu, kierującą się w stronę osady na południe od niego i kompletnie omijającą cały kompleks mieszkalny. Wyłożona była drewnem, noszącym ślady pochodzenia najprawdopodobniej z rozbiórki ówczesnych domostw. Miała do 3 metrów szerokości i przez swoje mniejsze odnogi tworzyła w zespole osadniczym swego rodzaju ulicę. Gości chętnych kupić i sprzedać różnorakie towary musiało być w tamtym miejscu bardzo dużo, ponieważ na przełomie XI i XII wieku czwarta osada, leżąca na terenie dzisiejszego Starego Miasta, przekształciła się z rolniczo-hodowlanej w dużą osadę targową. Takie właśnie nagromadzenie wszelakich dóbr mogło spowodować, że rozbudowa grodu była koniecznością. Wczesnośredniowieczni radomianie mieli również potrzeby duchowe. Co prawda, w tym momencie nie jesteśmy w stanie dokładnie nakreślić ich słowiańskich wierzeń, ale co do późniejszej ery chrześcijaństwa mamy więcej faktów i bardziej prawdopodobnych domysłów. Istnieje bowiem teoria, według której mający panować nad Radomiem Wiślanie przyjęli chrzest zdecydowanie wcześniej niż zrobił to Mieszko I. Tym sposobem ziemia radomska miała podlegać najpierw niemieckim, a później czeskim biskupom i arcybiskupom. Ta sytuacja miała się skończyć wraz z przełomem pierwszego i drugiego tysiąclecia, kiedy to Piastowie w niewyjaśnionych okolicznościach podbili Wiślan i przeprowadzili na ich terenach reformę religijną. Wówczas Radom najpierw znalazł się pod wpływem biskupstwa poznańskiego, a później krakowskiego, przy czym sam został stolicą archidiakonatu obejmującego tereny od Szydłowca, prawdopodobnie aż po granicę późniejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Brakowało mu jednak świątyni, która odpowiednio oddałaby wielkość i powagę roli tego miejsca. Niestety, taka budowla nie powstała. Ale to nie znaczy, że miasto pozbawione było jakichkolwiek świątyni chrześcijańskich. Pierwszy radomski kościół powstał najprawdopodobniej w XII wieku, dodatkowo też miał być w całości skonstruowany z drewna. Kościół pod wezwaniem świętego Piotra, bo to o nim mowa, powstał na terenie Grodziska, które to właśnie od niego wzięło swoją zwyczajową nazwę – Piotrówka. Z biegiem lat stopniowo tracił na znaczeniu, aż w XIX wieku sprowadzony do roli kaplicy pogrzebowej został rozebrany. Zrobiono to jednak tak skutecznie, że do dzisiaj archeolodzy nie są w stanie znaleźć choćby najmniejszego śladu po nim. Ale kościół pod wezwaniem świętego Piotra nie był jedyny. W późniejszych latach zespół osadniczy zyskał kolejną świątynię w osadzie leżącej na północny wschód od Piotrówki, na terenie dzisiejszego Starego Miasta. Kościół ten, pod wezwaniem świętego Wacława, wybudowany został na początku XIII wieku i obecnie jest najstarszym murowanym budynkiem w mieście. Istnieje jednak podejrzenie, że już wcześniej, bo w XII wieku, mniej więcej w miejscu obecnego kościoła stała świątynia drewniana. Dokładne badania całego terenu i analiza materiałów źródłowych nie potwierdziły takich wniosków. Jednak biorąc pod uwagę, że po na pewno istniejącym kościele pod wezwaniem świętego Piotra nie został żaden ślad, taka koncepcja nie musi być kompletnie pozbawiona sensu. Funkcjonowanie każdej osady, grodu czy też miasta wiąże się niestety również z jedną bardzo smutną kwestią. Ludzie umierają i potrzebne są miejsca, w których będą pochowani. Mieszkańcy Radomia w czasach grodziskowych odchodzili od ciałopalnego charakteru cmentarzyska znanego im od wieków. Zmienili je na pochówki szkieletowe, które, mocno upraszczając, są takimi pogrzebami, jakie znamy dzisiaj, czyli ciało zmarłego umieszczamy w wykopanym grobie. Tego typu cmentarzysko, którego początek funkcjonowania szacuje się na drugą połowę X wieku, odnaleziono w okolicach Starego Miasta. W czasie wszelkich wykopalisk archeologicznych na tym terenie odkryto 124 groby, w dużej mierze pogańskie,
ale i datowane na XI wiek chrześcijańskie. Można je rozróżnić m.in. po tym, jak w tych miejscach pochówku były ułożone ciała i co się obok nich znajdowało. Pochówki chrześcijańskie, znajdujące się na skraju cmentarzyska, można rozpoznać po tym, że nie miały praktycznie żadnych darów pogrzebowych, a zmarli mieli skrzyżowane ręce. Z kolei groby pogańskie były mniej lub bardziej wyposażone w różnorakie przedmioty, a zmarli położeni byli na plecach w pozycji wyprostowanej, z głową skierowaną najczęściej w kierunku północno-zachodnim. Wśród odnalezionych darów grobowych odnaleźć można przeróżne przedmioty, zależne od statusu społecznego. U jednych tylko krzesiwo i nożyk, a u innych chociażby szklana czy też srebrna biżuteria, a także wyroby importowane, takie jak na przykład zapinki podkowiaste z brązu. W grobach wojowników odnaleziono również elementy uzbrojenia, takie jak kilka długich noży, topór oraz grot włóczni. Na podstawie szkieletów ocenia się również, że poziom życia ówczesnych Radomian nie był zły. Cieszyli się względnie dobrym zdrowiem, a najliczniejszą grupę pochowanych stanowili dojrzali mężczyźni, którzy w momencie swojej śmierci mieli między 55 a 70 lat. Jednak te informacje dotyczące cmentarzyska nie są pełne. Przebadano jedynie jego część, a na odkrycie czeka nawet 75% jego obszaru. Badacze, będąc bardzo ostrożnymi w swoich teoriach, szacują, że na terenie tego cmentarza pochowano od 400 do 450 osób. Jest jednak jedna bardzo istotna przeszkoda, przez którą w zasadzie niemożliwe jest odkrycie reszty nekropolii. Obecnie teren ten jest zabudowany. W przypadku tego cmentarza jednak nie wszystko jest takie jasne, jakby się mogło wydawać. Oczywiście jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zmarły był chrześcijaninem, jaki miał status społeczny, w jakim wieku poniósł śmierć, czy nawet skąd pochodziły dary pogrzebowe. Ale jest jedno miejsce pochówku, które bardzo wyraźnie odstaje od wszystkich innych. Znamy je dzisiaj jako grób numer 47. Co jest w nim takiego niezwykłego? Już sam sposób przykrycia grobu jest wyjątkowo niecodzienny. Na jego powierzchni znaleźć można 16 ciężkich głazów, jakby chowający zmarłego ludzie bali się, że wstanie on z ziemi. Ciało znajdujące się pod kamieniami również jest wielką zagadką. Położone było na lewym boku, głowa skierowana była w całości, a ciało w dużej części zwrócone w stronę ziemi. Ręce, skrzyżowane na wysokości nadgarstków, wskazywać mogą na to, że w momencie pochówku były skrępowane. Natomiast jeszcze bardziej interesujące są nogi zmarłego. Jego lewa noga jest zgięta w kolanie, podczas gdy prawa, wyprostowana, nie ma praktycznie żadnej kości podudzia. A dodatkowo brakuje obu stóp. W przeciwieństwie do większości innych grobów, w tym nie było żadnego daru pogrzebowego. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, z jakiego konkretnego powodu ten pochówek tak bardzo różni się od innych. Podejrzewa się, że mogła to być osoba, która wzbudzała powszechny lęk, jak na przykład skazaniec, lub nawet ktoś, kto był wzięty za wampira. I tak stopniowo cały Radom, czyli gród wraz z funkcjonalnie związanymi z nim osadami, rósł w siłę. Najprawdopodobniej już w XII wieku na terenie grodziska urzędowali kasztelani radomscy, choć niestety nie ma na to twardych dowodów. Ogólnie rzecz biorąc, wiarygodnych źródeł dotyczących wczesno-średniowiecznego Radomia praktycznie nie ma. Sporą część przeróżnych dokumentów pochłonęły pożary miasta z XVI wieku oraz wydarzenia z Warszawy z 1944 roku, kiedy to Niemcy spalili archiwum główne akt dawnych, w którym to znajdowały się księgi radomskie i grodzkie. Przez wzgląd na to wielu rzeczy nie możemy być pewni. Natomiast jest jeden historyczny dokument, w którym pierwszy raz w historii zapisana została nazwa miasta, które wówczas najpewniej jeszcze miastem nie było. Mowa jest tutaj o bulli wrocławskiej, wydanej w 1155 roku przez jedynego angielskiego papieża, Hadriana IV. Do dzisiaj toczą się spory odnośnie faktycznego roku wydania i autora bulli, jednak ta wersja jest tą oficjalną. Dokument ten dotyczy potwierdzenia majątku katedry wrocławskiej i tutaj właśnie pada najważniejsze z punktu widzenia Radomia zdanie.
Przepraszam z góry za moją łacinę. Ex dono comitis Zlaomir, villa miuxta radom, kwe vocatur Zlauno. Co można przetłumaczyć jako to, że miasteczko Sławno pod Radomiem było darem Zlaomira lub Sławomira i to już poza tym cytatem, że zostało przekazane dla biskupstwa wrocławskiego. Teoretycznie to tylko jedno zdanie, ale z punktu widzenia historycznego mówi nam dosyć sporo. Jeżeli bowiem Radom był w papieskim dokumencie punktem odniesienia dla innej miejscowości, oznaczało to, że nie mógł być anonimowym miejscem gdzieś daleko na północ od Watykanu. Niejako potwierdza to więc tezę, że Radom musiał mieć duże znaczenie polityczne w XII-wiecznej Polsce Piastów. Bulla Hadriana IV wskazuje również na to, że już co najmniej w XII wieku Radom był Radomiem. Ale skąd właściwie wzięła się ta nazwa? Jak można łatwo wywnioskować, teorii na ten temat jest całe multum. Istnieje teza, według której region zyskał nazwę od wspomnianego już wcześniej niemalże legendarnego plemienia Radomian lub Radomierzan, którzy mieli żyć i panować nad tym terenem. Inny pomysł głosi, że w samym grodzie znajdować się miał dom Rady 12 wojowników. Bardzo prawdopodobna jest teoria mówiąca o tym, że nazwa regionu ma pochodzenie odimienne. Możliwe, że kiedyś istniał wódz znany jako Radom, Radomir lub Radomysł, który przez swoje zasługi dla ludu został niejako wyróżniony nazwaniem grodu lub całego zespołu osadniczego swoim imieniem. Znane nam są również nieco mniej realne teorie. Jedni uważają, że jeden z polskich władców, różniący się w każdej opowieści, używał zwrotu rad wam dam lub rad dam wobec tych, którzy przychodzili prosić go o przywileje dla siebie, albo że Słowianie byli na tyle gościnni, że każdy był rad w domu dla przechodnia. Inna teoria z kolei głosi, że Radoma, syn czeskiego księcia Sobiebora, władającego Dolnym Śląskiem, spędził swoje młodzieńcze lata na ekspansji czeskiej na tereny świętokrzyskie. Stąd miał przedostać się jeszcze bardziej na północ i stworzyć lub rozbudować Piotrówkę wraz z osadami i przy okazji jego imieniem nazwany miał zostać cały ten teren. Oczywiście istnieje również lokalna legenda tłumacząca pochodzenie nazwy miejscowości o Orle Srebrnopiórym i Radomskim Grodzie. W niej pewien młody myśliwy szukał ratunku dla swojej osady, która to od wielu miesięcy borykała się z suszą. Dzięki mówiącemu srebrnopióremu orłowi trafił do innej wioski, zasiedlonej przez ludzi z rodu Radomira, którzy po przepędzeniu wiłów, czyli słowiańskich boginek, za karę zapadli w wieczny sen. Młodzieniec bezskutecznie szukał sposobu, żeby pomóc mieszkańcom tej wioski, aż wreszcie już z bezsilności powiedział: o jakże rad dom tutaj bym znalazł. Zły czar prysł, a Radomir, dziękując swojemu wybawicielowi, powiedział, że na pobliskim wzgórzu zbudują gród i na cześć jego słów rad dom, nazwą go po prostu Radom. Złośliwi mają jeszcze jedną, dosyć ciekawą teorię na temat powstania nazwy miasta. Otóż wywodzą ją oni od egipskiego boga słońca Ra, który tutaj właśnie miał mieć swój dom. Ra, dom. Jednak nie można powiedzieć, że w granicach dzisiejszego miasta ludzie żyli tylko i wyłącznie na 50-hektarowym terenie zajmowanym przez Piotrówkę i pobliskie osady. W latach 90. XX wieku badacze zlokalizowali inne miejsce, w którym żyli ludzie, które znajduje się na zachodzie dzisiejszego Radomia, w pobliżu dzisiejszej ulicy Kozienickiej. Osada ta funkcjonowała w X-XI wieku przy Małym Bagnie i na podstawie odnalezionych naczyń stwierdzono, że prawdopodobnie głównie zajmowała się produkcją dziegciu. Odnaleziono również jeszcze jedno cmentarzysko, tym razem na znajdującym się przy południowej granicy obecnego miasta Malczewie. Dokopano się tam do jednej jamy grobowej wraz ze śladami trzech pochówków szkieletowych i na podstawie badań jego okres użytkowania datowany jest na XI-XII wiek. Jednak przez wzgląd na jego dużą odległość od Piotrówki nie było to raczej cmentarzysko wykorzystywane przez jej mieszkańców. Najpewniej należało ono do znacznie mu bliższej osady wczesnośredniowiecznej, która wciąż czeka na odkrycie. Tak właśnie mniej więcej wyglądał proces kształtowania się Radomia.
Mniej więcej, ponieważ wielu szczegółów nie jesteśmy do końca pewni albo nie znamy ich wcale. Wiemy, że istniała kasztelania, ale nie wiemy od kiedy konkretnie i jakimi terenami na początku zarządzała. Wiemy, że wybudowano kościół pod wezwaniem świętego Piotra, ale nie mamy stuprocentowej pewności, gdzie konkretnie się znajdował i jak wyglądał. Kwestia wierzeń pierwszych mieszkańców Radomia, czy to kim konkretnie byli, albo z jakiego plemienia się wywodzili, również stanowi dla nas wielką tajemnicę. Niestety, bardzo prawdopodobne jest to, że nigdy nie poznamy odpowiedzi na te pytania. Część wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego jest obecnie zabudowana, a zmiany całego terenu na przestrzeni wieków, w tym nawet i koryta mlecznej, w dużej mierze mogły bezpowrotnie pozbawić nas możliwości pozyskania kolejnych, głębszych informacji. W końcu na samej Piotrówce na przełomie XVIII i XIX wieku istniał krótko cmentarz, a jedna z wojen światowych zamieniła ten teren w okopy. Dodatkowo też prace archeologiczne prowadzone są na tym terenie od stosunkowo niedawna. Pierwsi, w zasadzie amatorscy archeolodzy, przeprowadzali badania powierzchniowe w latach 1902-1904, a kolejne, już bardziej profesjonalne prace wykopaliskowe odbyły się w 1923 roku. Oczywiście do 2023 roku pojawiło się tam kilka ekip archeologów, ale Piotrówka wraz z osadami wciąż nie jest przebadana w wystarczająco dużym stopniu. Dlatego też tak ważne jest dokumentowanie tego, co było kiedyś i co się dzieje wokół nas obecnie. Pomóc w tym może planowany od kilku lat Park Kulturowy Stary Radom, który pokazać ma początki osadnictwa w Dolinie Rzeki Mlecznej. I w taki oto sposób, w mocno kompaktowej wersji, odkryliśmy początki istnienia Radomia. Jeśli spodobał Wam się ten spędzony ze mną czas, zachęcam do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę lub komentarza. Ja tymczasem się żegnam i życzę miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o Radomiu.